Gromadzimy się w Wielki Piątek na tej drodze krzyżowej, aby iść za Chrystusem, aby iść za krzyżem. To drogę krzyżową nazwiemy też drogą miłosierdzia. W każdej stacji poznamy różne osoby. Osoby, które w swoim życiu doświadczyły miłosierdzia, doświadczyły miłości, która przemienia. Doświadczyły spotkania z osobami, które pozwoliły na działanie Boga w ich życiu i pozwoliły na to, aby Bóg poprzez nich mógł działać i nieść swoją miłość światu. Wśród biedy, braku higieny pojawiają się także choroby. One jeszcze bardziej odstraszają i pogłębiają naszą samotność. Wtedy pojawiła się ona, mówili o niej matka, matka Teresa, i prawdziwie nią była. Gdy podeszła do mnie i podniosła mnie z ulicy, poczułem takie ciepło, miłość, o których istnieniu już zapomniałem. Bo w ośrodku, w którym służyły jej siostry, doznałem kolejnych słów. Rodzina, czułość. Siostry o Faustynie dużo plotkowały. Mówiły, że jest jakaś dziwna, że słyszy głosy, rozmawia z Jezusem. Poczułam się urażona. Czy moja praca w kuchni jest tak słaba i beznadziejna, że można tu dać każdą wariatkę? Zresztą, czemu mnie to nie dziwi? Powinnam się przyzwyczaić. Czepiam się innych, a sama też tak do tego podchodziłam. Całe Włochy mówiły o słynnym ojcu Pio. Podobno robił jakieś wielkie cuda. Czy to w myślach? Nosił ramię Jezusa na sobie. Szczerze mówiąc, niewiele mnie to wtedy obchodziło. Jakiś stary kapucyn robiący magiczne sztuczki, sprawiający zachwyt stare dewotki oraz tych, którzy załamani swoim życiem szukają niezwykłości. Jak do niego trafiłem, mając w sobie tyle pogardy do niego? Jestem taka słaba, a on mi tak bardzo ufa. Chyba bardziej niż ja sama sobie. W tych chwilach trudnych, momentach, w których wydaje mi się, że nikt mnie nie rozumie, myślę o niej. Biednej, ubogiej, niewykształconej niewiaście Maryi. Słyszałem
jak mówiono o ojcu Leopoldzie Mandliczu, że jest miniaturowym kapucynem. A gdy go zobaczyłem, był jeszcze mniejszy niż sobie wyobrażałem. Podobno miał wiele chorób. Podobno, bo nie było po nim tego widać. Był taki ciepły, pełen spokoju. Słowa, które do mnie wypowiadał, trafiały do mnie. Mówił mi o Bożej miłości, także uwierzyłem w Bożą opatrzność. Nie wiem, jak to się stało. Kiedy mówił mi podczas spowiedzi o Bożej miłości, uwierzyłem w to, że ta miłość jest dla mnie. Nie było bez grzechu. Łatwo jednak jest oceniać, siedząc w ciepłym domu z kochającymi bliźnimi. Trudniej, jak trzeba walczyć o każdy dzień, o przeżycie. Ona była inna. Ona też tego doświadczyła. Uciekła z domu. Nie mogła znieść macochy, która ją dręczyła. Zamieszkała z kochankiem. Tak, wielka, święta Małgorzata z Kortuny mieszkała z mężczyzną bez ślubu. Gdy on zmarł, została sama, bez nikogo. Wtedy pomógł jej Bóg. Zaufała mu. Wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Czyniąc pokutę, odnalazła szczęście. Gdy mnie spotkała, nie osądzała. Pokazała drogę za Chrystusem. Pokazała, że ja też mogę być szczęśliwa. Wiedziałam, że ona wie, co mówi. W czerwcu 1983 roku usłyszałem dziwne słowa. Słowa, które zburzyły moje wszystkie schematy. Słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. On wiedział, w jakim kraju żyjemy. Wiedział, gdyż sam tutaj się wychował. To już nie jest człowiek. Pomyślisz, że to nieprawda, ale twój wzrok cię zdradzi. Pokażę, co szczerze myślisz. Rzucisz mu parę złotych, albo i nie, bo i tak wydam na alkohol. Brat Albert był naszym bratem. Jego spojrzenie było inne. Jego pomoc była inna. By pokazać, jak bardzo jesteśmy cenni, stał się jednym z nas. Porzucił wszystko, by jak my nie mieć nic. Najpiękniejsze w tym jest to, że nie mając zupełnie nic, tak wiele dawał. Chciałam być zakonnicą, ale żyłam w zaborze rosyjskim. Car zabronił przyjmować do zakonów. Nie mogąc tego dłużej dusić w sobie, wszystko wyrzuciłam w konfesjonale. Tam doznałam pięknego spojrzenia, pięknego, czyli pełne zaufanie Bogu. U ojca Honorata nie było przegranej. Było piękne spojrzenie Boga, które powołując, wskazuje mi drogę, którą mogę realizować. Trąd to było powolne umieranie,
to wyrzucenie poza miasto. Ciągłe oskarżenia, ciągłe przeganianie, wielokrotne pobicie, ciągła i wszechobecna pogarda. W słowach, w spojrzeniach, w czynach. W tamtym czasie uwielbiałem sobie wyobrażać, że jestem zdrowy. Mam rodzinę, przyjaciół, żonę, dzieci. Że wychodzimy razem na spacery. Że jemy razem posiłki. Że zamiast kija czuję na ciele dotyk pełen miłości. Że zamiast wyzwisk słyszę słowa pełne miłości. Zamiast ciągłego przeganiania mam bliskich, którzy oczekują mojego powrotu. W tych moich marzeniach najgorsze było to, że trzeba było z nich wychodzić, by szukać czegoś do jedzenia. Pewnego dnia, gdy wyszedłem na żebry, on przejeżdżał konno. Mówili na niego Franciszek. Wszyscy go znali. Lubił się dobrze zabawić. Zresztą czasami nam też coś rzucał. Albo podawał przez znajomych, bo sam nas się brzydził. Tamtego dnia nie uciekał. Zsiadł z konia, podszedł do mnie i ucałował mi rękę. Jak jakiegoś wielkiego pana. Każdą czynność, nawet najprostszą, najbardziej prozaiczną, wykonywała z wielką dokładnością i miłością. Była bardzo dojrzała jak na swój wiek, a swoją drogę nazywała małą drogą dziecięctwa Bożego. Kiedy z nią pracowałam, uświadomiłam sobie, że ja wciąż próbuję być doceniana, klepana, że wciąż pragnę, aby ludzie mnie kochali, aby Bóg mnie kochał. A przecież nie można zasłużyć na miłość, bo nie kocha się za coś, ale pomimo czegoś. Teraz rozumiem. Nie mogę zasłużyć na miłość, ale mogę dzielić się miłością. Wszystko, co robię, mogę robić z miłością. Mój ojciec był sierżantem w wojsku w Polsce II Rzeczypospolitej. Od 1940 do 1944 przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W 1941 z tego obozu zbiegł więzień, z bloku, w którym przebywał mój ojciec. Niemcy zarządzili wybiórkę. Za tego zbiegłego więźnia 10 miało zostać zgładzonych. Jednym z nich był mój ojciec, lecz zamiast za niego zgłosił się franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe. Wybrał śmierć głodową. 14 sierpnia 1941 zabili go zastrzykiem z trucizną. Byłam sierotą, nie miałam nikogo. Moim domem była ulica. Gdy spotkałam siostrę Marię McKillop po raz pierwszy, chciałam uciekać. Nie rozumiałam, o co jej chodzi. Znowu jakaś zakonnica będzie mnie krytykować i pouczać. Znowu udowodni mi, jak bardzo beznadziejna jestem. Czemu nie ma dla mnie przyszłości? I tylko muszę,
muszę i muszę. Ale siostra Maria była inna. Ona przyszła i zaczęła dawać. Nie chciałem być niewolnikiem. Chciałem uciec z kraju i być wolnym. Lecz spotkałem księdza Jerzego Popiełuszko, który wyjaśnił mi, że nie muszę uciekać, że mogę być wolny w swoim kraju. Nauczał mnie, aby zło dobrem zwyciężać, żeby nieść światu pokój i dobro. Nauczał nas, że nikt nie może nam zabrać wiary i wolności, gdyż otrzymaliśmy ją od samego Boga. Komuniści nienawidzili księdza Jerzego, torturowali go i zamordowali, lecz nie zgasili w nim wiary i wolności. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.